Marcin Skrydalewicz, 9 kapitan Krystian Pomykała i 77. Warto tutaj mimo wszystko zwrócić Państwa uwagę. Piłkarz, który prowadzi grę w ekipie Kartuza. O barażę, teraz strzał z dystansu, no i pierwsza dobra szansa dla Łodzian. I raczej interwencja tutaj golkipera, teraz jeszcze strzał ze strony Pawłowskiego, interwencja bramkarza, no i kapitalna podwójna interwencja. Jaros, ani przedostatnie, a raczej przedostatnie, a teraz fatalny błąd, 1-0, Daniel Grot, bramka samobójcza i Malwę prowadzi 1-0. Ależ nieporozumienie między Jarosławem Okalem a Danielem Grotem. Dał tu Wróbel po prawej stronie widzi swojego partnera, ale teraz po rykoszecie, piłka odbiła się od poprzeczki, jeszcze Dobek, Kartuzian. Grot w kierunku Michała Papiny, no i przestrzelił. Michał Papina po raz kolejny, ale tak stawieni po obwodzie. Michał Papina uderzył na bramkę, interwencja ze strony Olejnika, jeszcze Papina raz, Olejnik drugi raz. No i też Tomasz Taba odpowiedzialnie poza dwu, ale też oczywiście w celu gdzieś tutaj pilnowania innych piłkarzy. Pomykała i gol, 2-0. Chyba druga bramka samobójcza Daniela Grota. Mam takie wrażenie, bo piłka niefortunnie od niego mogła się odbić tutaj po raz drugi. Tak, a nie. Michał Papina tym razem przy ulicy Sobolowej. I teraz jedno rodzi się pytanie, czy Kartuzy się odrodzą, czy się podniosą? Wiele brakowało, żeby Kartuzy miały nawet przedłużone rzut karny, bo już mieli Łodzianie ten fal numer 6. Bramka, 1-2. Strzał z rzutu wolnego autorstwa Dawida Papiny. Zaskoczony był tutaj ewidentnie Martin Olejnik. No i Daniel Grot będzie wycofował już piłkę do tutaj swojego kolegi jeszcze. Papina zablokowany, będzie druga próba. Tym razem już autorstwa Łukasza Kitowskiego. Mamy Michała, a mamy Dawida Papina już przez dłuższy fragment. Teraz Grot, będzie okazja na 2-2. I tak jest, 2-2. Ależ świetny czas. FC Kartuzy. Filip Ustowski na 2-2. Czego dowodem było to zagranie ze strony Wasiaka. Wróbel. Do lewej strony Kreft, będzie jego strzał, ale boczna siatka. Niełatwa sytuacja dla... Jeszcze raz Kreft, Dobek, będzie jego próba strzału, no i... Olej... Panie Pawłowskiego doszło do skutku i do uderzenia Wasiaka. Świetnie Wróbel, ależ on kapitalnie panuje nad piłką. Kordę do prawej strony. No i Wróbel miał kończyć tę akcję. Potem, gdyby nie jego prawa noga, gdyby nie ta interwencja, ale teraz Kartuzy miały szansę numer 2, jeszcze lepszą niż wcześniej. Adam Kordyl. Chyba Państwo widzieli to tak w połowie, także jak i ja, bo oglądamy z Państwa powtórkę. Teraz Filip Kreft. I co? Rzut karny! Adam Kordyl stanie przed szansą pokonania tutaj Martina Olejnika. Kordyl pewnie, mocno, w sam środek. 3-2 Kartuzy. O słabszej nogi Kitowskiego, Michał Papina. Więcej przestrzeni na uderzenie. Lewą nogą, kapitalny gol, 4-2. Michał Papina trochę się przełamał, bo to nie był jego mecz, ale teraz miał znacznie więcej miejsca niż miało to miejsce jeszcze przez ostatnie 34 minuty. Wróbel prawą stroną Dumbuja, będzie okazja na jego trafienie. Dumbuja! Tak jest, 5-2. Moment Dumbuja! Jego trafienie numer 1 w tym sezonie. 5-2 prowadzą Kartuzy na ponad 3 minuty przed końcem. Krystian Pomykała. I kapitalna interwencja Okala, jeszcze raz Okala. Nie ma trzeciej bramki dla Malwę. Zablokowany. Jeszcze raz Pomykała, Krysiak. I jego strzał w samy środek bramki. Interwencja nie postanowił zrobić swojego replaya. Teraz Wasiak i chciał uderzyć mocno po poprzeczkę, ale stał znowu w środku bramki. Jeszcze Olczak do prawej strony, Krysiak uderzy, Krysiak, gol! 3-5, a więc strzał Bartłomieja Krysiaka. Krysiak, słupek tym razem po tym przedłużonym rzucie karnym. Coś nieprawdopodobnego. Z jakichkolwiek marzeń, jeżeli chodzi o zdobycie tutaj choćby remisu, ale no co by nie mówić, ten mecz stał na takim dużym poziomie, wysokim poziomie, jeżeli chodzi o emocje, bo naprawdę zmiana sytuacji następowała właściwie bardzo różnie. W pierwszej połowie przez pierwsze 10-12 minut Malwę było lepszym zespołem. Prowadziło zasłużenie 1-0, później trochę przypadku, po gdzieś zrównaniu trochę poziomu poskutkowało rzutem wolnym dla Malwy i później bramce samobójcze numer 2 w tym meczu, jeżeli chodzi o Kartuzę, a więc Michał Papina, i wynikiem 2-0 prowadzili
gracze Malwę, natomiast później Kartuzy wzięły się do roboty i kolejno Papina, Ustowski, Kordyl, Papina, Dumbuja i było 5-2. No i następnie jeszcze bramka z dystansu Bartłomieja Kreciaka, natomiast...